W tym roku zbliża się 18. Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. Ze mną jest jego twórczyni, pani Gołda Tęce. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Gołdo, 18 lat to tak naprawdę wkraczamy w dorosłość. Czy to już jest ten czas podsumowań? Jak się to wszystko zaczęło? No zaczęło się 18 lat temu, a dzisiaj właśnie już jesteśmy dorośli, prawda? Muszę powiedzieć, zaczęło się od pomysłu, czy chcemy robić festiwal. I pierwszy festiwal, Festiwal Singera, trwał 4 dni. A teraz trwa 9. Teraz trwa 9. A nawet i rzeczywiście więcej. A muszę powiedzieć, że przez te wszystkie lata, ja bym tak podsumowała jednym słowem, nazywany jest festiwalem przyjaciół. To jest bardzo ważne, bo na nasz festiwal przyjeżdża mnóstwo ludzi z zagranicy. I powiem, to jest taki piękny... Pięknie, że my możemy się wszyscy jeszcze spotkać. Oczywiście jest niesamowicie przebogaty program. Przebogaty, ale mówię, ten pierwszy, który się odbywał na Placu Grzybowskim, tam gdzie była nasza siedziba, to było nasze miejsce po prostu. Teraz po wyrzuceniu teatru z Placu Grzybowskiego, no jesteśmy i na Senatorskiej, i w innych miejscach, ale to nie znaczy, że festiwal jest gorszy. Może nawet jeszcze lepszy chyba. A pani Gołdo, kiedyś było łatwiej robić ten festiwal, czy teraz z perspektywy już tego doświadczenia 18-letniego jest prościej zbudować? Znaczy teraz jest trudniej, bo będziemy hybrydowo robić, prawda? Bo w dobie pandemii nie wiemy, co będzie i dużo jest nagrywanych oczywiście rzeczy, dużo idzie online, tak jak w ubiegłym roku, ale wydaje mi się, że trzeba kochać to, co się robi. Ja kocham to. I moi współpracownicy, Iza Teodorkiewicz, Hania Pałuba, Bożena Pika, to jest taki team, który pracuje ze mną latami, jeszcze Dawid Szurbiej, i wszyscy jesteśmy bardzo zaangażowani w ten festiwal. A jak się kocha, to... Ale pani Gołdo, wspomniała pani pandemię. Pani nie poszła tą drogą, co inne duże festiwale w naszym kraju. Podjęła pani ryzyko i w zeszłym roku, i w tym roku, że jednak robimy festiwal, który będzie też miał swoją część tak zwaną na żywo. Proszę mi powiedzieć, pani lubi podejmować takie ryzyko? Jest pani ryzykantką? Tak, jestem. Ale jak ja wierzę w coś, a ja wierzę, że możemy właśnie tak hybrydowo robić ten festiwal, tak, to nie jest ryzykantstwo. Ja po prostu wierzę, że to, co przez 18 lat budowaliśmy, nie może zniknąć od tak w jednej chwili. I że ten festiwal będzie naszym kolejnym i będziemy już dorośli, prawda? Będziemy mieli wszyscy dokumenty tożsamości. Zapraszamy tylko. Festiwal już czeka. Będzie w wielu, wielu miejscach oczywiście. I czy łatwiej jest robić teraz, czy kiedyś? Myślę, że najtrudniejszy to chyba był pierwszy festiwal, bo sami jeszcze uczyliśmy się cały czas, ale ja powiem szczerze, my uczymy się nadal. A pani Gołdo, zaproszenie artystów. Pani zaprasza artystów bardzo uznanych z naszego kraju, ale też światowej klasy artystów. Czy są tacy artyści, których jest trudno zaprosić, albo ma pani wręcz marzenie artysty, którego by pani chciała zaprosić, a się do tej pory to nie udało? Znaczy, wydaje mi się, że do tej pory nam się rzeczywiście udało zaprosić plejadę znakomitych artystów ze świata, na pewno i z Polski. W tym razem będzie kolejny raz Dawid Dor. I tutaj ukłon w stronę publiczności, bo jest, z tego co słyszałem, zaprasza pani Dawida dlatego, że publiczność bardzo chciała po raz kolejny. Tak, Dawida ale zaprosić. To jest no, świetny śpiewak, który występował na wszystkich światowych scenach musicalowych, który występował na, nie wiem, jak były wybory prezydenckie w Ameryce, w Izraelu, wszędzie występował. I jest znakomity. To jest piosenka, w którym śpiewa w 5 oktawach. I to, co w tym roku się trochę zmienia, że będzie w Teatrze Wielkim. Finał będzie w Teatrze Wielkim. To będzie coś na pewno niesamowite. To jest chyba niesamowite, gdzie zobaczymy w dobie pandemii, ale tam na pewno wchodzi 1600 osób. I powiem szczerze, że tu mam na się tremę, ale cieszę się. Bo na Placu Grzybowskim nie możemy być w tym roku. A z kolei tam, gdzie byliśmy w ubiegłym roku w Koneserze, to wszystko jest maleńkie. Także to jest też dla naszej publiczności, bo to rzadkość, a przy tym zobaczyć go na tak wielkiej scenie. I to jest świetne. Czy udało nam się wszystkich zaprosić? Chyba tak. Ale ciągle się przymierzam, żeby zaprosić Barbarę Streisand. Ja trzymam kciuki, bardzo ale chciałbym myślę, zobaczyć. Że my to zrobimy. To ja trzymam bardzo mocno kciuki, proszę, za Barbarę Streisand. Proszę trzymać, bo my to na pewno zrobimy. Ale poza wspomnianym Dawidem Dorem, jakie wydarzenia tegoroczne są szczególnie bliskie pani sercu?
O mój Boże, ja nigdy nie chcę mówić, które są bliskie. Bo... Ale ja bym chciał posłuchać. Ale nie, ja zawsze odpowiadam, że wszystkie. Po prostu wszystkie. Ja nie mam gradacji, bo to są i czytania poezji, prawda, czy spektakle, które będą Teatru Żydowskiego. I zapraszam na wszystko. Że rzeczywiście zapraszam na wszystko. Nigdy tego nie robię i nie wymieniam, że o, to bym chciała, żebyście tu przyszli. Przyjdźcie, bo to jest tak bogaty repertuar w ogóle, który my proponujemy. A przy tym to są ludzie, no to jest światowa czołówka, no i oczywiście Polska. Wspomniała Pani teatr, wydarzenia teatralne. Za czasów, kiedy objęła Pani stanowisko dyrektora Teatru Żydowskiego, teatr się otworzył na twórców spoza tak zwanego głównego nurtu żydowskiego. I w zeszłym roku, w dobie pandemii, zrobiliście aż 7 premier, co jest w ogóle wyjątkowe, żeby będąc zamkniętym robiąc tyle premier. Jakie ciekawe spektakle zobaczymy w tym roku w Teatrze Żydowskim? Ale ja powiem, że w tym roku też zrobiliśmy 7 premier. To była Mykwa, to była Burza Szekspira, to była, co jeszcze było, Akademia Pana Kleksa. Cyrkus Kawka ostatnio. Cyrkus Kawka, Noc Walpurgi. Mamy jeszcze Czeplina. Od roku czasu nie możemy dać premiery, bo nie mamy chwilowo miejsca, prawda? Także wszystkie teatry są, wszystkie przedstawienia są znakomite. Ale które widzimy na festiwalu? Wszystkie, które miały w tym roku premierę. Super. Wszystkie. To, co wymieniłam, taka jest zasada w ogóle festiwalu, że te wszystkie przedstawienia będą na festiwalu i cieszę się, bo wybudowaliśmy kolejny raz wielki namiot, w którym gramy. To jest naprawdę, ten namiot mieści 120 osób, to jest dużo jak dla nas, bo my mamy jeszcze małą scenę na 50 osób, ale to nie ma znaczenia dla ilu osób się gra. Dla jednego też, dla jednej osoby można zagrać. Pani Gołdo, Pani mąż Szymon Szurmiej, który Panią zawsze bardzo mocno wspierał, miał takie bardzo fajne powiedzenie, wychodził i mówił: Szanowni Państwo, nawet jak już nie ma biletów, powołajcie się na mnie, na pewno Was wpuszczą. Pani też używa tego sformułowania. Czy to jest taka forma uhonorowania Pani męża, żeby jego pamięć, że za każdym razem przywołuje Pani jego pamięć, że jako, czy on był tym też współtwórcą tego festiwalu? Cały czas jest, no jak gdyby, że festiwal Singera jest dedykowany Szymonowi Szurmiejowi. Tak się dzieje od czasu, jak Szymon odszedł od nas. Także Szymon był rzeczywiście tym rodzynkiem naszym festiwalu w ogóle. Przy tym świetny aktor, świetny reżyser, dyrektor. Brakuje go. Taki kolorowy ptak, ale ja myślę, że on czuwa nad nami. Ja jestem nawet pewna, że czuwa. Także jego powiedzonka oczywiście przeszły do historii naszego teatru. Ja myślę, że rzeczywiście czuć jego obecność za każdym razem, tak, kiedy się dzieje, tak, festiwal. Tak. A kto Panią wspiera tak najbardziej teraz przy festiwalu? O mój Boże, dużo, dużo osób, muszę powiedzieć. Dużo, dużo osób i znowu proszę mnie nie ciągnąć, bo nie chcę być przy tablicy i odpowiadać kto, ale wiele osób w ogóle czeka na ten festiwal. Pomimo pandemii szykują się na przyjazd do Polski. To są moi przyjaciele, zresztą na festiwalu co roku prawie spotyka się moja klasa maturalna. To było dawno, jak kończyłam żydowską szkołę Pereca. Po marcu 68 wszyscy się rozjechali. Jest nas dziesiątka i powiem szczerze, że na każdym festiwalu oni przyjeżdżają. I taki jest jeden dzień nazywany Pierogi Bal. Mhm. To jest właśnie dla tych wszystkich, którzy przyjechali, są z nami. Także wiele, wiele osób. Moja rodzina mnie wspiera. Już nie powiem o Hani Izie, prawda, bo już wymieniałam. Wiele osób potrzebuje tego festiwalu, a my potrzebujemy publiczności. Pani Gołdo, kiedy kończy się kolejny festiwal, to? To szykujemy już następny. I tym miłym akcentem zapraszamy Was bardzo serdecznie na festiwal, a teraz sama Pani Gołda zaprosi Państwa na festiwal. Drodzy kochani widzowie, czekamy na Was. Jesteście nam potrzebni, kochamy Was i mam nadzieję, że Wy kochacie też nas. Do zobaczenia. Do zobaczenia.